Poznaj 10 prostych wskazówek, dzięki którym Twoje włosy będą rosły szybciej niż kiedykolwiek, a także będą błyszczące. Dodanie albo zaniechanie kilku czynności sprawi, że Twoje włosy szybciej rosną i będą mocniejsze. Prawdą jest, że istnieje wiele mitów na temat włosów. Nie tylko jest ważne to, czego nie robisz, ale także to, co robisz. Powstrzymuje Cię przed burzą włosów. Subskrybuj po więcej porad. Rzućmy okiem. Przerwij mycie włosów każdego dnia. Mycie włosów każdego dnia gwarantuje szybkie wysuszenie. Jeśli zmniejszysz częstotliwość mycia włosów, przekonasz się, że staną się miękkie, gładsze i mocniejsze. Swoje musisz odczekać, więc nie zdziw się, jeśli włosy na początku wydają się być tłuste. Nie bój się, wszystko wróci do normy. Daj sobie 3 miesiące na zauważenie zmian. Unikaj ciepła. Chociaż suszarki mają swoje zastosowania, należy trzymać się z dala od ciepłego powietrza. Zachowaj narzędzia do stylizacji na specjalne okazje i susz włosy, kiedy to konieczne. Masuj skórę głowy. Masowanie skóry głowy przez kilka minut dziennie może pomóc w pobudzeniu przepływu krwi. To z kolei może stymulować szybszy wzrost włosów. Nie przesadzaj ze szczotkowaniem. Większość kobiet jest przekonana, że sekret długich i zdrowych włosów to stałe szczotkowanie. Są inni, którzy boją się, że to doprowadzi do wypadania włosów i unika czesania, chyba że jest to wyraźnie wymagane. Prawda jest gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Szczotkowanie włosów stymuluje skórę głowy, uwalnia naturalne oleje i pomaga rozprowadzić te oleje wzdłuż całej długości pasm włosów. Aby jednak zapobiec wypadaniu włosów, pamiętaj o delikatnym szczotkowaniu. Pij więcej wody. Bycie nawodnionym jest ważne dla zdrowia włosów. Ciężkie odwodnienie może zatrzymać wzrost włosów, a suche włosy mają tendencję do łatwiejszego łamania. Picie wystarczającej ilości wody może utrzymać zdrowe komórki włosów. Po prostu pij rekomendowaną ilość wody każdego dnia. Złe produkty do włosów. Jeśli chodzi o produkty do włosów, czasami mniej znaczy więcej. Podczas gdy niektóre kremy naprawdę mogą przynieść korzyści dla zdrowia włosów i przyczynić się do ich wzrostu, inne powodują więcej szkód niż pożytku. Ostre substancje chemiczne wysuszają i mogą hamować wzrost włosów, dlatego przed każdym zakupem upewnij się, że jest to dobry wybór. Zwiększ spożycie witaminy A i C. Obie witaminy A i C są odpowiedzialne za ochronę i naprawę tkanek włosów. Pokarmy, liściaste zielone, wątróbka, jaja i nabiał są bogate w witaminę A. Możesz łatwo uzyskać witaminę C ze świeżych owoców i warzyw, takich jak pomarańcze, jagody, kiwi czy pomidory. Więc o nich nie zapominaj. Używaj odżywki do włosów. Podczas gdy nasze włosy są suche i słabsze, z pomocą może przyjść dobra odżywka. Używaj odżywki po umyciu włosów. Odżywka pomaga naprawić uszkodzone cząsteczki we włosach i utrzymać je zdrowe i mocne. Zbilansowana dieta. Unikaj niedoborów żywieniowych, ponieważ mają one niekorzystny wpływ na włosy. Na przykład niedobór witaminy A i cynku prowadzi do przerzedzania i utraty włosów. Spożywanie diety bogatej w białko, witaminy i minerały jest niezbędnym warunkiem zdrowego wzrostu włosów. Zdecyduj się na produkty bogate w witaminy A, B, C i E, żelazo, cynk, miedź, magnez i selen. W szczególności witamina B jest niezwykle ważna dla szybszego wzrostu włosów. Kucyk. Niskie i luźne kucyki są idealne, podczas gdy wysokie, ciasne kucyki ciągną włosy i powodują uszkodzenia i wypadanie, gdy zbyt długo są zbyt mocno związane. Zdobądź biotynę. Biotyna jest formą witaminy B. W niektórych przypadkach niedobór biotyny może być problemem i powodować wypadanie włosów. Chociaż biotyna jest dostępna w kapsułkach, występuje również w żywności, takiej jak soja, nabiał czy jaja. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady.
Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.